Hej, zapraszam Was na pierwszy foodbook na moim kanale. Jeśli spodoba Wam się ta seria, zostawcie łapkę w górę. Zaczynamy od śniadania. Śniadanie jem dość spore, jak na pewnie niektórzy z Was zauważą. Moje śniadanie składa się z dwóch tak jakby pozycji. Pierwsze to płatki z jogurtem i są to płatki Vitanella, jak tu widzicie, mają bardzo dobry skład. Jak na płatki ze sklepu, takiego zwykłego, a dokładnie kupiłam je w Biedronce. Następnie wkładam do nich jogurt naturalny i tak naprzemiennie. Jogurt naturalny mam z Bakome, jest to średnio gęsty. Do każdego śniadania piję czystek. Zajmując się drugą pozycją mojego śniadania, będą to kanapki z awokado i z jajkiem na twardo. Moje śniadanie ma około 700 kalorii. Dlaczego aż tak dużo? Dlatego, że powinniśmy jeść 35% zapotrzebowania dziennego kalorii właśnie na śniadanie, bo to, co zjemy na śniadanie, spalamy w ciągu całego dnia. Możecie zauważyć, że awokado zużyłam całą połówkę. Tutaj je doprawiam tak jak lubię, według uznania. Trochę soli, pieprzu i skrapiam je cytryną, co jest najważniejsze. Tak wygląda moje śniadanko i naprawdę polecam, jest smaczne i szybkie w wykonaniu. Drugie śniadanie to smoothie. Smoothie jest to coś bardzo szybkiego i zazwyczaj jem je po treningu. W weekendy jem je w godzinach 11:30, tak mniej więcej jem drugie śniadanie. Po treningu powinno się zjeść banana i jakiś nabiał, a u mnie jest to właśnie jogurt naturalny, ten sam, który używałam do śniadania, i banan. Dodaję również szpinak. Dodaję też łyżeczkę siemienia lnianego, a dla wzmocnienia smaku kardamon i cynamon, po troszeczku. Wszystko miksujemy. Ja do zdoby zawsze używam sobie wiórków kokosowych bądź cynamonu, ale tym razem stawiłam na wiórki. Taki napój jest szybki do przygotowania i bardzo dobry. Zajmując się obiadem, zapraszam do oglądania. Obiad gotuję w jakieś 15, max 20 minut. Gotuję tutaj kaszę pęczak, marchewkę i przygotowałam sobie groszek konserwowy z masełkiem. Rybę doprawiam. Na początku skrapiam cytryną, potem oliwą z oliwek smaruję ją z jednej i z drugiej strony pędzelkiem. Doprawiam solą i bazylią. Tak wygląda mój obiad, gotowy w jakieś 20 minut. I do obiadu piję bratek. Podwieczorek to zwykły serek wiejski z dżemem własnej roboty. Oczywiście dżem jest bez żelatyny. A na kolację preferuję znowu czystek. I tutaj użyłam akurat zwykłego pieczywa jakiegoś mojej mamy, dlatego że nie miałam swojego ciemnego, skończyło mi się. Smaruję kanapkę pasztetem sojowym, jak widzieliście, szpinak, ser, pomidorki koktajlowe. Dajemy również szczypiorek, żeby było więcej witamin. I posypuję to wszystko ostro pestem. Potem doprawiam solą i troszeczkę solą i pieprzem. I mamy gotową kolację. Tak wygląda całość posiłków w ciągu mojego dnia. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.